z doktorem habilitowanym nauk medycznych Mariuszem Wyleżołem, kierownikiem Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, wybitnym ekspertem i specjalistą właśnie w dziedzinie bariatrii. Porozmawiamy w ogóle o otyłości, a właściwie o chorobie otyłościowej. Panie profesorze, badania przeprowadzone w ramach kampanii społecznej Porozmawiajmy szczerze o otyłości pokazują, że 80% Polaków nie wie, że otyłość to choroba. Czy były robione jakieś badania, które pokazywałyby, jaka jest na ten temat wiedza lekarzy? Tak, znaczy ja może najpierw odniosę się do tego pierwszego wyniku. Wprawdzie jestem zaangażowany w kampanię Porozmawiajmy szczerze o otyłości, ale zawsze ten wynik, o którym pani redaktor wspomniała, komentuję w ten sposób, że moim zdaniem i tak to jest zafałszowane, że 20% rzekomo wie, obywateli naszego kraju rzekomo wie, że otyłość to choroba. Raczej bym uznał to, że jest to odpowiedź poprawna politycznie, tak to nazwijmy, tak? Tak wypada powiedzieć. Natomiast ciekawym badaniem byłoby tak naprawdę badanie, ilu z nas, ilu z obywateli Polski, tak, ilu z mieszkańców Polski, tak jak to się mówi by heart, tak, tak od serca wie i wierzy w to, że to jest choroba. Myślę, że byłby to absolutnie znikomy odsetek. Wierzy w to, że jest to biologiczna choroba, tak jak każda inna, tak. Choroba nowotworowa, tak jak czynność tarczycy, tak jak zapalenie żołądka, tak mamy i chorobę otyłościową, która polega na zaburzeniach homeostazy. Tak? Każda choroba polega na zaburzeniach homeostazy, czyli równowagi, w tym wypadku homeostazy energetycznej. Chory nie wybiera sobie tej choroby, chory nie jest winny rozwojowi tej choroby, a wczoraj operowałem lekarza, w swoim życiu operowałem wielu dietetyków, psychologów, lekarzy, którzy no, powinni się sami wyleczyć, tak? Bo przecież mają wiedzę, a nie są w stanie. To najbardziej pokazuje, z czym się zmagamy i że do samowyleczenia w przypadku tej choroby nie dojdzie. Natomiast badania, czy były takie badania, które, o które pani redaktor pyta, czy jaka jest wiedza wśród lekarzy, tak, na temat otyłości, bym powiedział, świadomość, że jest to choroba. Nie bezpośrednio takie wyniki badań nie są znane, natomiast przed kilkoma laty byłem promotorem badań i potem przewodu doktorskiego, gdzie mój podopieczny badał wiedzę lekarzy rodzinnych na temat chirurgii bariatrycznej. To też jakby pokazuje, tak, w jakim stopniu lekarze rodzinni mają świadomość, jak może być, jak powinna być leczona otyłość olbrzymia. Wyniki tych badań były zatrważające, bo na trzy podstawowe pytania, jakie są wskazania do operacji bariatrycznej, tak, pytanie dotyczące jakby świadomości i interpretacji tych wyników, tych wskazań, tak, bo jedną rzeczą jest powiedzieć wówczas. Ale potem były takie dwa pytania, które sprawdzały, czy rzeczywiście to BMI 40 czy 35 jest odpowiednio rozumiane przez lekarzy rodzinnych, tak? Czyli trzy podstawowe pytania. Okazało się, że zaledwie 8% lekarzy rodzinnych znało prawidłowe odpowiedzi na te trzy podstawowe pytania. Czyli można powiedzieć tak, że w tamtych czasach, bo już kilka lat minęło, jak wspomniałem, w tamtych czasach chorujący na otyłość olbrzymią miał szansę jak 1 do 12, że trafi do lekarza rodzinnego, który go poprowadzi na właściwą ścieżkę, tak? Czyli skieruje do leczenia chirurgicznego. Jakie to ma znaczenie? Ma to takie znaczenie, że z licznych badań naukowych wiemy, że niepoddanie chorego leczeniu operacyjnemu naraża go na większe ryzyko zgonu. Badania Arter Berna opublikowane przed kilkunastu laty wykazały, że w obserwacji 10-letniej jest to wzrost ryzyka zgonu aż o 75%. Czyli jeżeli chorego nie zoperujemy, to jego ryzyko zgonu w perspektywie 10-letniej wzrasta o 75%. Mało jest tak skutecznych metod leczenia, które by tak przekładały się na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, jak chirurgia bariatryczna, a tymczasem ten chory miał szansę 1 do 12, że trafi do lekarza, który będzie go
umiał skierować do odpowiedniego leczenia. Na szczęście minęło już kilka lat od tamtych badań i moje takie odczucia, nie poparte badaniami, ale odczucia, prawda, też jakby funkcjonując w naszym systemie, mając kontakt z lekarzami rodzinnymi, muszę powiedzieć z radością, że niewątpliwie to się bardzo, bardzo, bardzo zmieniło w ostatnich latach, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy w chwili obecnej to jest 1/3 lekarzy rodzinnych, 1/2. Najbardziej przykre, panie redaktor, jeżeli mogę powiedzieć, to są sytuacje takie, gdzie z jednej strony na przykład ktoś z nas, lekarzy, tak, dostrzega tą chorobę, rozpoznaje tą chorobę, nawet rozpoczyna proces terapeutyczny właściwy, ale potem w prywatnych komentarzach niestety dopuszcza się takich bardzo dyskryminujących i stygmatyzujących wypowiedzi, jak na przykład, gdyby, niestety słyszę to, jak gdyby tyle nie żarli, to by nie byli grubi. Ja myślę, że powinniśmy już w świetle wyników badań naukowych opublikowanych w ostatnich latach absolutnie zapomnieć o tego typu stwierdzeniach. Do tego właśnie wątku jeszcze nawiążemy. W ogóle w ostatnim czasie bardzo zmieniło się postrzeganie choroby otyłościowej. Postrzeganie, ale również związany z nią język, którym się posługujemy. Do niedawna określenie otyłość czy gruba osoba, prawda, było czymś normalnym. Teraz eksperci, w tym pan, bardzo mocno podkreślacie i promujecie, że należy mówić o chorobie otyłościowej. Jest to jedyne poprawne nazewnictwo. Pan propaguje również zmianę określenia nadwaga na stan przedotyłościowy. To nie jest mój oryginalny pomysł, panie redaktor. To w terminologii anglojęzycznej jest już powszechnie dosyć przyjęte określenie pre-obesity, prawda? Czyli tak, on wyraźnie, to określenie wyraźnie wskazuje, że to nie chodzi tak naprawdę o nadmierną masę ciała, tylko o zagrożenie rozwoju już pełnej otyłości, tak? Tak, mamy stan przednowotworowy i wszyscy wówczas myślą o tym, tylko żeby mi się z tego nie zrobił rak, tak? Tak w tym przypadku chodzi o zmianę tego określenia, żeby wyraźnie zwrócić uwagę, że jeżeli nie podejmie się działań diagnostyczno-terapeutycznych, to ta nadwaga, tak, może się przerodzić w pełnoprawną otyłość, która już prowadzi do licznych powikłań. Stąd pre-obesity, stąd stan przedotyłościowy. W języku polskim wydaje mi się, że to jest jakby jak najbardziej poprawne i właściwe określenie, które oddaje również ducha związanego z zagrożeniem z tą sytuacją. Przygotowując się do rozmowy z panem, przeczytałam takie stwierdzenie. Waga to nie osobowość. Gruby człowiek to przede wszystkim człowiek. Tymczasem na co dzień mamy do czynienia ze stygmatyzacją tych ludzi. W przestrzeni publicznej funkcjonuje nawet określenie fatfobia. Oznacza ono stereotypizowanie lub wręcz skrajne tępienie osób chorych na otyłość. To jest właśnie to, o czym pan już wcześniej wspomniał, a co nie powinno mieć miejsca. Tak, ja muszę powiedzieć, że na to zjawisko zwróciłem już uwagę przed wieloma laty. Oczywiście to nie ja byłem jakby tak autorem tego, tylko to sami chorzy opowiadali mi, jak wygląda ich życie. Tak, życie na co dzień, życie w autobusie, życie w pociągu, życie w sklepie, życie w pracy, życie w związku jakimś partnerskim, gdzie wszystkie te tak naprawdę, można powiedzieć, etapy życia, tak, czy przejawy naszego życia są dotknięte właśnie dyskryminacją. To od chorej kiedyś usłyszałem, że jak starała się o pracę, to wszystko było dobrze, póki aplikowała przez internet, tak, mailowo i z tak zwanej, już nieładnie mówiąc, short listy zgłosiła się na spotkanie osobiste i nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że tylko dlatego, że chorowała na otyłość olbrzymią, nie została przez pracodawcę wybrana, prawda, pomimo tego, że miała najlepsze kwalifikacje. To od chorej kiedyś usłyszałem, że ginekolog powiedział, żeby się nawet nie rozbierała, bo nie będzie badał maciory. Przepraszam, ale to są autentyczne słowa. I można powiedzieć, takich przykładów można by było mnożyć, tak? To jakby z
mojej inicjatywy, aczkolwiek autorem tej inicjatywy była moja żona, hematolog, gdzie często rozmawiamy wzajemnie o otyłości, o chorych na otyłość i też dostrzegając to zjawisko zaproponowała, ażeby powołać taką instytucję jak Rzecznika Praw Chorego na Otyłość i podjęła się tego przed wielu laty pani Magdalena Gajda, która dzielnie pełni tą rolę, również działając przeciw dyskryminacji chorych na otyłość. No ale jakby świat idzie dalej do przodu, tak? I teraz w związku z tym też muszę powiedzieć, jako Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, dostrzegając ten problem, doszliśmy do wniosku, że trzeba też jakby w sposób aktywny temu przeciwdziałać poprzez opracowanie praw, tak, chorego na otyłość. To jest jedna z naszych ostatnich inicjatyw w towarzystwie i opublikowaliśmy taką kartę praw chorego na otyłość, którą wszystkim koleżankom i kolegom gorąco polecam, bo ona wyraźnie wskazuje, co było dla mnie bardzo odkrywcze, a że chory na otyłość ma dokładnie takie same prawa, jak chory na każdą inną chorobę, proszę Państwa. A przystępując do opracowania tej karty, ja byłem przekonany, że nie będzie ten chory miał żadnych praw, że w naszym systemie nie ma takich regulacji prawnych, ale opracowując tą kartę uświadomiliśmy sobie właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że chory na otyłość ma takie samo dokładnie prawa, jak każdy inny chory, czyli przede wszystkim do poszanowania, do godności, ale jeżeli mówimy teraz, mówię teraz do koleżanek lekarzy, tak, lekarek i kolegów lekarzy, to przede wszystkim do diagnostyki i do leczenia. A niewątpliwie leczeniem w przypadku tej grupy chorych nie są stwierdzenia MZ, ŻP, łańcuch na lodówkę, czy pomieszanie motywacji chorego z szantażem emocjonalnym, jak to czasami się zdarza, nie będę pana leczył, jeżeli pan coś ze sobą nie zrobi i nie schudnie, prawda? Mamy narzędzia do leczenia i powinniśmy je wykorzystywać dokładnie tak samo, jak w przypadku każdej innej choroby. No właśnie, mamy narzędzia, a tymczasem z danych NFZ wynika, że rozpoznanie E66 choroby otyłościowej jest stawiane niezwykle rzadko. W Stanach Zjednoczonych pokazano, że średni czas, jaki upływa od rozpoznania otyłości do rozpoznania otyłości, to jest 5 lat. A wydaje się, że to przecież jest taka prosta i oczywista sprawa, że otyłość jest bardzo łatwa do rozpoznania. Na czym więc polega ta trudność? Ja nie wiem. To absolutnie jest, ja jestem ze Śląska i nauczono mnie tam takiego pojęcia Strassendiagnozy, tak, no z języka tam powiedziałbym niemieckiego, tak, czyli rozpoznanie uliczne. No nie ma bardziej klasycznego modelu rozpoznania ulicznego, jak właśnie rozpoznanie choroby otyłościowej, tak. Widzę i wiem, można powiedzieć. Już praktycznie rzecz biorąc nic więcej nie muszę zrobić, a pomimo tego to rozpoznanie nie pojawia się w dokumentacji medycznej. To jest dla mnie rzecz, muszę powiedzieć, niepojęta. A jeżeli się pojawia, to pomimo tego, że otyłość jest praprzyczyną wielu, wielu, wielu innych chorób, tak, które określamy w chwili obecnej powikłaniami otyłości, takich jak chociażby cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, zmiany zwyrodnieniowe stawów, wiele, wiele innych, łącznie około 200, w tym, co chciałbym podkreślić, nowotwory złośliwe. Częstość występowania nowotworów złośliwych w populacji chorych na otyłość jest o ponad 40% większa, aniżeli w populacji osób niechorujących na otyłość. To pokazuje, jak wielkie otyłość stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. No i teraz mamy taką sytuację, że jeżeli nawet pojawia się to rozpoznanie tej otyłości, to pojawia się na szarym końcu wszystkich innych rozpoznań, gdzie kiedyś na karcie informacyjnej doliczyliśmy się 26 innych rozpoznań, a na samym końcu otyłości. To pokazuje, znaczy to też jest jakby zupełne wypaczenie tego, czego jesteśmy uczeni na studiach, bo takie uszeregowanie, tak, tych rozpoznań całkowicie, można powiedzieć, wywraca potem leczenie, gdzie my tak naprawdę otyłość leczymy paliatywnie, czyli leczymy powikłania otyłości,
A jeżeli chodzi o samą otyłość, to przechodzimy wokół niej obojętnie i na kartach informacyjnych jeszcze do niedawna, to się teraz zmienia, jedyne zalecenie, jakie się pojawiało, to dieta redukcyjna, tak, która niby miała co zrobić, jakiś cud? No nie. Także myślę, że należy, to jest, musi dojść do wielkiego przewartościowania, gdzie każdy z lekarzy powinien dostrzec tą chorobę. Takie w ogóle myślę, to powinno być motto, powiedzmy 2023 roku, tak? Dostrzec chorobę otyłościową. I jeżeli ją dostrzeżemy, to oczywiście zacząć ją leczyć. No właśnie, bo odwrócenie tego, tej kolejności, o której Pan mówił, że ta otyłość pojawia się wśród 26 czy po 26 innych chorobach, które tak naprawdę mogą być właśnie powikłaniami tej otyłości, która znalazła się na szarym końcu. Rzeczywiście to jest trudne do zrozumienia, bo przecież powinno dotrzeć do świadomości lekarzy, że jeżeli zaczną od leczenia otyłości, choroby otyłościowej, to będzie im łatwiej uzyskać cele terapeutyczne w innych jednostkach chorobowych. Znaczy się dla każdego lekarza, który zajmuje się leczeniem otyłości, jest to, można powiedzieć, oczywista oczywistość, ale niestety nieodkryta nadal przez wiele koleżanek i kolegów, którzy zajmują się leczeniem powikłań otyłości. Aczkolwiek to się również, muszę powiedzieć, w ostatnim czasie bardzo dynamicznie zmienia. Ja, jeżeli mogę powiedzieć, to ja to też mam taką swoją osobistą teorię, nie wiem, czy zgodną z prawdą, dotyczącą tego, dlaczego nie dostrzegaliśmy tej choroby. Mianowicie, no, nie dostrzegaliśmy, tak jakby wypierając ją, prawda? No bo tak, ja od zawsze zajmuję się leczeniem chorych na otyłość od 1990 roku. Zawsze byłem związany ze chirurgią bariatryczną, czyli jeżeli w gabinecie, w którym ja pracowałem, pojawiał się chory na otyłość, to ja dla tego chorego miałem konkretną ofertę terapeutyczną, tak? Mogłem powiedzieć choremu, oczywiście ma pan wskazania do operacji, proszę, przygotowujemy, operujemy, tak? Natomiast jaką ofertę terapeutyczną mieli moje koleżanki, które nie zajmowały się chirurgią bariatryczną? Musiały temu choremu zacząć wmawiać, żeby doprowadził do samowyleczenia, tak? Czyli jedz mniej, ruszaj się więcej. Doskonale wiemy, że takie proste polecenia, niby proste, nie są wcale tak proste do zrealizowania i najczęściej prowadzą do postępu choroby otyłościowej. To jest również wykazane wynikami badań naukowych. Czyli myślę, że następował taki mechanizm wyparcia, tak? No, jestem internistą, jestem lekarzem rodzinnym, wchodzi do mnie chory, nie mam żadnych narzędzi na tą chorobę, no to jej nie dostrzegam, no bo jak ją dostrzegę, to co ja temu choremu zaproponuję, prawda? Nie mam dla niego żadnej możliwości terapeutycznej. To się na szczęście zmieniło w ostatnim okresie czasu wraz z wprowadzeniem leków przeciwotyłościowych przed kilkoma laty. To jest przełom, który ja porównuję do wprowadzenia antybiotyków przed kilkudziesięciu laty i myślę, że się nie mylę. I wielu lekarzy, którzy sięgnęli po te leki, wielu lekarzy, którzy dostrzegli potencjał również chirurgii bariatrycznej, nie ma w chwili obecnej problemu z rozpoznaniem otyłości i to niezależnie od specjalizacji, jaką reprezentują. Czy każdy lekarz powinien być obesytologiem? Czy każdy może i powinien zajmować się leczeniem chorych na otyłość? Każdy leczy. Nie ma lekarza w Polsce, który by w populacji chorych, którymi się opiekuje, nie spotkał chorych na otyłość. Spotyka ich codziennie, spotyka ich bardzo często i leczy ich. Tylko to jest właśnie to, o czym powiedzieliśmy przed chwileczką, albo dostrzega tą chorobę, albo jej nie dostrzega, tak? No wyobraźmy sobie taki klasyczny przykład cukrzycy typu drugiego. Tak, kluczem do powodzenia tej leczenia cukrzycy typu drugiego jest leczenie otyłości.
jeżeli nie dostrzeżemy tego, no to może uzyskamy normoglikemię, ale niestety ta normoglikemia będzie okupiona wzrostem masy ciała, jak pokazały to liczne badania, tak? Czyli postępem tak naprawdę, bo wzrost masy ciała będzie doprowadzał do gorszej kontroli metabolicznej, tak? I wreszcie dojdziemy do takiej sytuacji, już takiej można powiedzieć, tak się zapętlimy, że zdarzało się tutaj w naszym ośrodku, w naszym centrum, że zgłosił się do nas chory, który w ramach kontroli glikemii otrzymywał 300 jednostek insuliny na dobę, co dla mnie jest jakimś koszmarem, bo każdy, kto wie, ile trzustka produkuje insuliny na dobę, a jest to około 40 jednostek, zastanawia się, jak to jest możliwe, żeby temu choremu musimy podać 300. Oczywiście podając 300, my przełamujemy naturalne mechanizmy obronne tego organizmu przed akumulacją energii, ale doprowadzamy właśnie do dalszego wzrostu masy ciała, czyli pogarszamy sytuację tego chorego. Tak? A to leczenie przyczynowe, leczenie otyłości całkowicie zmienia jakby przebieg tych chorób. Zresztą leki, które w chwili obecnej są stosowane przez diabetologów, opierają się głównie na naprawie zaburzonej homeostazy energetycznej. Czy tutaj wspomnielibyśmy o analogach GLP-1, tak, czy chociażby fluzynach. One naprawiają zaburzony mechanizm homeostazy energetycznej organizmu. Od dawna mówi się o tym, czy w ogóle trwają dyskusje, czy w Polsce powinna powstać nowa specjalizacja, która już funkcjonuje w innych krajach. Mówi tutaj o obesitologii. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Czy to ułatwiłoby leczenie osób chorych na otyłość? Niewątpliwie tak, bo zawsze taki wyróżnik w formie specjalności, on wyraźnie wskazuje na dostrzeżenie tego problemu, tak, przez organizatorów opieki zdrowotnej. Tak, mamy problem, chociażby hipertensjologia. Wszyscy przechodzili, tak mam wrażenie, dosyć obojętnie wokół choroby nadciśnieniowej do czasu, kiedy nie powstała ta specjalność, prawda? Kiedy powstała ta specjalizacja, to nagle zwrócenie uwagi na chorobę nadciśnieniową stało się bardziej, powiedziałbym, takie aktywne. Jednocześnie powstały ośrodki wyspecjalizowane w leczeniu tej choroby nadciśnieniowej, które zajmowały się tymi najtrudniejszymi przypadkami, tak? Ja tutaj bym chyba porównał tą sytuację, bo częstość występowania choroby nadciśnieniowej jest również bardzo wysoka, tak? W związku z czym można powiedzieć, że każdy z lekarzy niejako próbuje lub leczy tą chorobę nadciśnieniową, ale w sytuacjach szczególnych sięgamy po ośrodki właśnie te na najwyższym stopniu specjalizacji, tak, prosimy ekspertów o wsparcie. I tutaj widziałbym bardzo, bardzo podobną sytuację, tak, gdzie jednak każdy lekarz powinien dostrzec tą chorobę, każdy lekarz powinien ją leczyć zgodnie z rekomendacjami. Można sięgnąć na przykład po nasze zalecenia opublikowane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości. I w sytuacji, kiedy uzyskujemy korzystny efekt terapeutyczny, no to jesteśmy i my szczęśliwi, i chory, ale jeżeli widzimy, że choroba dalej postępuje, że nie radzimy sobie z nią, to w tym momencie mamy możliwość skierowania tego chorego do ośrodka specjalistycznego i stąd jednak chyba potrzeba takiej specjalności. Ja bym dostrzegał ją. Natomiast w chwili obecnej osoby zarządzające opieką zdrowotną w naszym kraju poszły w nieco innym kierunku, dostrzegając również zagrożenia związane z tą chorobą, mianowicie w programy kompleksowej opieki specjalistycznej. Taki program mamy już w dziedzinie chirurgii bariatrycznej i taki program jest opracowywany w zakresie leczenia zachowawczego otyłości. Będzie on niejako taką formą właśnie powstania ośrodków specjalistycznych, które będą zajmowały się leczeniem tej grupy chorych.
Z tego, co wiem z rozmowy z profesorem Arturem Mazurem, ma również powstać, czy trwają prace nad stworzeniem kozbaru dla dzieci. To niedostrzeżenie zagrożeń zdrowotnych związanych z otyłością olbrzymią i możliwościami jej chirurgicznego leczenia, to jest, muszę powiedzieć, dla wielu dzieci wielkie nieszczęście, tak? Ja czasami słyszę takie opinie, no, że nie można tak dziecka skrzywdzić, żeby go zoperować z powodu otyłości i mu wyciąć żołądek, tak? To takie dosyć no, prymitywne stwierdzenie, no ale tak zdarza się, że coś takiego słyszę. Ale proszę Państwa, jeżeli to dziecko mierzy się z otyłością olbrzymią, a niejednokrotnie już nawet u kilkunastoletnich dzieci spotykamy powikłania otyłości olbrzymiej pod postacią nadciśnienia, cukrzycy, tak, kamicy pęcherzyka żółciowego, gdzie te przypadki tej otyłości są naprawdę zaawansowane. My nie mówimy tutaj o tak naprawdę leczeniu o charakterze kosmetycznym, estetycznym, tak? Tylko mówimy o ratowaniu życia i zdrowia tych dzieci. To no, czy kiedykolwiek ktokolwiek wypowiedziałby się podobnie na temat chociażby chemioterapii w przypadku, nie wiem, białaczki u dziecka, że jest to szkodliwe postępowanie? No nie. Jest to jedyne postępowanie terapeutyczne, które może dać tym dzieciom szansę. Natomiast tak, jaką my mamy sytuację? Mamy dwa ośrodki, które starają się pomagać dzieciom. One w całym kraju, z tego przynajmniej co ja wiem, tak, nie ma dostrzeżenia takiego powszechnego potrzeby leczenia chirurgicznego dzieci i do nas niejednokrotnie zgłaszają się 15-16-latkowie, którzy oczekują od nas pomocy, a my im nie możemy okazać tak naprawdę, no bo to jest leczenie zarezerwowane jednak dla chirurgów dziecięcych. Nie wiemy, co robić. Często sprowadza się to do tego, że czekamy, aż ten chory skończy 18 lat, żeby go poddać leczeniu. No, przecież tak, nie tak to powinno wyglądać, tak? Tak, czyli no, jak najbardziej wskazane, żeby jak najszybciej w ogóle się ten program pojawił, no bo przecież te dzieci pozostawione same sobie tak naprawdę, no w pewnym sensie, no to przecież ja już sobie nie wyobrażam, jeżeli dziecko ma otyłość olbrzymią, co to będzie, kiedy ono będzie... Natomiast pani redaktor, musimy zastrzec, myślę, takie zastrzeżenie uczynić tutaj, że my mówimy o leczeniu chorych na otyłość. To nie oznacza, że Mariusz Wyleżał nie dostrzega potencjału w zakresie przeciwdziałania rozwojowi i częstości występowania otyłości. Oczywiście, że to dostrzegam. Oczywiście, że dostrzegam to, że współczesny świat pcha nas w tą chorobę, tak? Zarówno sposób żywienia, do jakiego niestety no, jesteśmy przymuszeni w pewien sposób przez przemysł spożywczy. Proszę wejść do sklepu i znaleźć tam nieprzetworzony pokarmy, tak? No, no to jest minimalna, tak? Minimalny odsetek tego, co pani znajdzie. Proszę sprawdzić, sięgnąć po każde opakowanie i przeliczyć sobie kalorie, które są w tym opakowaniu na łyżeczki cukru. Właśnie, ten ukryty cukier. To jest coś nieprawdopodobnego. Jeżeli sięgniemy po jakikolwiek napój, to się nagle okazuje, że większość napoi, innych środków spożywczych, nawet ogórków konserwowych, co się nam w ogóle w głowie nie mieści, ale są tak też z cukier, to jest taka sytuacja, jakbyśmy szklankę herbaty słodzili 8 łyżeczkami cukru. Już nikt tego nie robi i nikt by tego nie zrobił, a tak niestety się dzieje. 8 łyżeczek cukru w szklance herbaty. To jest rzecz absolutnie niepojęta. Panie profesorze, a proszę jeszcze, bo już wielokrotnie mówił Pan o tym, że otworzyły się bardzo szerokie możliwości leczenia choroby otyłościowej. Oczywiście poza bariatrią, która jakby była najwcześniejsza, prawda? Ale teraz no, są inne, mniej inwazyjne, czy w ogóle nieinwazyjne, bo leki.
No tak, to jest tak, jak już wspomniałem, panie redaktor, że dla mnie chirurga, tak, chirurga bariatry, mogłoby się wydawać, że dla mnie tylko powinien się liczyć skalpel i nic innego, tak. Ale po tylu latach wykonywania operacji bariatrycznych, ja z wielką radością przyjąłem fakt pojawienia się leków przeciwotyłościowych, bo zdaję sobie sprawę, że w wielu przypadkach chorych, których operujemy, te leki mają zastosowanie na przykład w przygotowaniu do operacji, czy też w poprawie kontroli metabolicznej, poprawie uzyskawionego wyniku już po operacji, czyli o tak zwanym, mówię tu, postępowaniu neoadiuwantowym i adiuwantowym, prawda? Ale również mają kolosalne znaczenie w zatrzymaniu postępu choroby otyłościowej u wielu chorych. Na marginesie, moim zdaniem, powinniśmy przedefiniować cele terapeutyczne otyłości, leczenia otyłości, gdzie pierwszym celem terapeutycznym powinno być powstrzymanie postępu choroby otyłościowej. 99% chorych, którzy się zgłaszają do mnie, to są chorzy, jak ja to mówię, na krzywej, tak zwanej krzywej wznoszącej. Czyli 5 lat temu, czy rok temu było 5 kg mniej, 2 lata temu było 10 kg mniej i tak dalej, i tak dalej. Z tego oczywistym wnioskiem jest to, że za kolejny rok będzie 5 kg więcej, tak? A za 2 lata 10 kg więcej, bo niby dlaczego miałoby być inaczej? W związku z czym już nawet powstrzymanie postępu choroby otyłościowej jest niewątpliwie wielkim, wielkim sukcesem, a dodatkowo my możemy uzyskać dzięki wprowadzonym lekom redukcję masy ciała. Wraz z redukcją masy ciała ustępowanie powikłań otyłości lub złagodzenie ich przebiegu, a to, że wielkimi krokami zbliżają się do nas leki, które dają dwucyfrową redukcję masy ciała, tutaj mówimy o procentowej, tak, redukcji masy ciała rzędu 16, 18, 20%, no to są, muszę powiedzieć, osiągnięcia nieznane dotychczas współczesnej medycynie, tak, gdzie my jesteśmy w stanie choremu dać lek, który, załóżmy, u osoby, która ma 100 kg, doprowadzi do 20-kilogramowej redukcji masy ciała, tak? I nie musimy temu choremu wmawiać, co jest w ogóle nierealne, nie da się uzyskać, jedz mniej i ruszaj się więcej. Ale jest jedno bardzo ważne ale. Wraz z tymi nowymi możliwościami terapeutycznymi my również zdaliśmy sobie sprawę, że leczenie choroby otyłościowej to nie odchudzanie. To nie jest stan, to nie jest chwilowa zmiana, to jest choroba przewlekła, która wymaga przewlekłego leczenia. Zaczynamy go dzisiaj i ono musi trwać, bo jeżeli zrezygnujemy z tego leczenia, a to również potwierdzają wyniki badań naukowych, jak chociażby badanie STEP 5, to choroba otyłościowa powraca. To jest, muszę powiedzieć, chyba w chwili obecnej jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez nas. Oczywiście ja tu nie mówię błędów w kategoriach odpowiedzialności prawnej, tak, żeby to nie było źle zrozumiane, tak. My się tego wszyscy uczymy. Uczymy się, to się rodzi na naszych oczach. Mówię tutaj o takim, powiedziałbym, błędzie niezrozumienia istoty, sedna tej choroby, tak. To jest choroba na całe życie, na całe życie. Póki co nic tego nie odmieni, w związku z czym musi być również leczona przewlekle. Jeżeli ktoś zaczyna chorować na chorobę nadciśnieniową i otrzymuje leki, to zdarzyło się, pani redaktor, żeby ktokolwiek zadał pytanie, a jak ja długo będę musiała brać te leki? No nie, zaczęło się niestety, przy czym no są gorsze choroby, powiedzmy sobie szczerze, tak? Mamy możliwości leczenia, powinniśmy z nich korzystać dla zdrowia chorych, dla zdrowia również ich rodzin, bo leczenie choroby otyłościowej u danego pacjenta zmienia cały świat dla rodziny tego chorego, tak? Relacje międzyludzkie, relacje w pracy, no to jest po prostu przewartościowanie całego świata. W związku z czym musimy korzystać z tych narzędzi.
No tak, panie profesorze, tylko tutaj taki problem powstaje. To są leki, które są nierefundowane w tym wskazaniu, czyli w leczeniu choroby otyłościowej. No i jeszcze korzystają z nich chorzy na cukrzycę. Teraz niektórych po prostu brakuje nawet w aptekach. Jak to zauważyć ciągłość tego leczenia? Już się odnoszę do tego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że leki przeciwotyłościowe wcześniej czy później wejdą na listę leków refundowanych. A nie wyobrażam sobie sytuacji, dlaczego ta grupa chorych miałaby być dyskryminowana w ten sposób, że leki, które służą leczeniu tej choroby, nie miałyby podlegać refundacji. Problemem niewątpliwie dla organizatorów opieki zdrowotnej w naszym kraju, ale i na całym świecie, jest takie określenie grup docelowych, które by odniosły największą korzyść i jednocześnie, aby system opieki zdrowotnej nie zbankrutował. No właśnie. Tak, jeżeli my wiemy, że w naszym kraju w chwili obecnej choruje 8 milionów chorych na otyłość, no to szerokie otwarcie refundacji dla 8 milionów chorych no oznaczałoby, że chyba naszego kraju nie byłoby już stać na nic innego w tym momencie, prawda? No to nie są... Ale chwileczkę, bo zawsze tutaj, panie redaktor, mam taką refleksję. Jeżeli nie leczymy chorego z powodu choroby otyłościowej, to za chwileczkę będziemy finansować jego leczenie związane z powikłaniami. Za chwileczkę będziemy finansować leczenie cukrzycy, a robimy to. Tak? Za chwileczkę będziemy finansować leczenie nadciśnienia, a robimy to. Za chwileczkę będziemy finansowali leczenie chorób nowotworowych. 41% częstsze występowanie nowotworów złośliwych. To by był najbardziej efektywny sposób przeciwdziałania występowania nowotworów złośliwych i zmniejszenia częstości raka, to by było leczenie otyłości. Mielibyśmy o 56% chorych, chorujących na nowotwory złośliwe w tej grupie, tak, czyli chorych na otyłość, mniej. 50, ponad połowę mniej, tak? W związku z czym, no, my musimy na pewno od czegoś zacząć, ale musimy też zrozumieć, że nie finansując tego leczenia, finansujemy inne, myślę, że bardziej specjalistyczne i bardziej kosztochłonne. Bo nikt chyba nie ma wątpliwości, że każde leczenie onkologiczne jest bardziej kosztochłonne, aniżeli leczenie choroby otyłościowej, tak? A to jest jakby tego typu sprawa. Natomiast pani redaktor pytała tak o leki i dostępność, tak? Tak. No, ja często słyszę te głosy, że chorzy na otyłość zabierają, kradną chorym na cukrzycę leki. No, dlaczego my odmawiamy chorym na otyłość możliwości leczenia? Dlaczego, proszę popatrzeć, czy to nie jest kolejny przejaw dyskryminowania tej grupy chorych? Tak? Z jednej strony mówimy tak. No, cukrzyca, tak, to może być leczone, ale otyłość już nie. Już nie. To jest, tu wracamy do sedna sprawy i do tego pierwszego pytania, które mi pani zadała. Absolutnie, ma pan rację, dlaczego ten chory ma być. Nikt, kto uważa i wierzy w to, że otyłość jest chorobą, nie postawiłby takiej tezy i nie wygłosiłby takiej opinii, że chorzy na otyłość zabierają chorym na cukrzycę leki. Nikt. Bo po prostu ludzie ci chorujący na otyłość też się chcą ratować. Też chcą ratować swoje życie i zdrowie. Natomiast ta cała sytuacja pokazuje, z jak gigantycznym problemem my się mierzymy organizacyjnym, gdzie i z jakim sukcesem terapeutycznym. Bo gdyby te leki nie były skuteczne, prawda, czyż nie jest to najlepsze potwierdzenie skuteczności tych leków, tak? Tylko że istnieje tu pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, o którym wcześniej mówiłem, że wiele osób, tutaj nie powiem chorych, wiele osób sięga po te leki, ażeby się odchudzić. Różne są motywacje. I niejednokrotnie niekoniecznie jest to leczenie choroby otyłościowej, tak? I tutaj musimy, jakby myślę, z szerokim przekazem społecznym dotrzeć, czy są to leki służące leczeniu choroby, jakiekolwiek eksperymenty związane z odchudzaniem na tych lekach mogą się zakończyć
rozwojem otyłości, bardzo szybkim i bardzo poważnym. No ale gdzie w tym wszystkim są lekarze, pani redaktor, którzy wypisują te leki? No przecież ten chory nie idzie do apteki, nie mówi poproszę i tutaj pada nazwa i pani magister w aptece już daje ten lek. On wyciąga receptę. Skądś tą receptę chorzy czy osoby, bo nie chcę mówić o chorych, tak? Te osoby biorą. No to uderzmy się tak w piersi i zastanówmy się, kto je wypisuje. Kto to robi w sposób nieodpowiedzialny. Panie profesorze, na koniec, czy to wszystko to, co pan powiedział i to, jak się rozwija się, jak poprawia się świadomość na temat choroby otyłościowej, że jest coraz więcej metod i cały czas są badane, sprawdzane inne. Czy sądzi pan, że na przykład nasze pokolenie, moje pana, dożyje czasów, kiedy nie będzie ludzi chorych na otyłość, otyły? To wszystko zależy od tego, jak będziemy definiowali, tak, chorobę. Bo jeżeli będziemy ją definiowali w ten sposób, że jest to prawidłowa masa ciała, to dzięki postępowi w farmakoterapii jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację. Natomiast tutaj się kłania jakby to, o czym mówiliśmy na początku, że istotą tej choroby nie jest to, że ktoś za dużo waży i że ktoś jest za gruby. Istotą tej choroby są zaburzenia homeostazy energetycznej, tak? Czyli jeżeli w ten sposób będziemy myśleli o tej chorobie, no to chory o prawidłowej masie ciała, który otrzymuje leki przeciwotyłościowe, choruje na otyłość. On choruje na otyłość, która jest kontrolowana tymi lekami. Co więcej powiem, chory, którego operowaliśmy z powodu choroby otyłościowej, tak, wykonaliśmy u niego operację bariatryczną, też powie i ma prawidłową masę ciała, powiedzmy rok, dwa lata po operacji, też bym powiedział, że nadal choruje na chorobę otyłościową, tylko jest w stadium prawidłowej masy ciała. Dlaczego tak? Bo ta choroba może wrócić i ona wraca. I my chorych ponownie operujemy albo włączamy leki. Czyli tak, jestem w stanie sobie wyobrazić świat, po którym chodzą tylko i wyłącznie osoby o prawidłowej masie ciała, ale nadal wiele spośród tych osób będzie chorowało na otyłość.